że niektórzy z Państwa są zdziwieni, że nie mamy Volume 1 na naszych ekranach. Ale czasem warto sobie urozmaicić życie. A w tym tygodniu urozmaicimy relacją z wyścigu GP2, na który zaprosił Państwa Krzysztof Woźniak. Jesteśmy na Cirque du Ressart w Le Mans. Tak, na tym torze, na którym dzisiaj Nico Hulkenberg wraz z Erlem Bamberem i Nickiem Tennym graj wyścig Le Mans. A dzisiaj będziemy świadkami walki o tytuł mistrzowski w serii GP2 między Marcinem Pawlińskim a Cezarem Kolczem. Obecnie 8 punktów różnicy na korzyść Marcela. Też pozycja startowa przemała jednak zawodnika DFP zespołu, którego mamy na naszych ekranach. Biorąc w ostatniej pozycji przed Darek Kolcz, zawodnik Audi Sport Team Sportsline startuje z pozycji 6. Ale kolejnością startową zajmiemy się później. To, że jest to pierwsza w historii relacja z wyścigu GP2. Tak, szczegółów historycznych. Obecnie mamy 8 sezon tej serii. To był sezon 1-2011. To był pierwszy sezon działania ligi jako One League. Dwa tytuły mistrzowskie ma na swoim koncie Szymon Prokopczak i on jest rekordzistą. Tak, dwukrotnie Szymon Prokopczak. Sezon 2011-2012. W pierwszym roku mistrzem był Kamil Majnusz. Tak, Kamil Majnusz. A w 2013 roku profesor doskonale Państwu znany z Golf 1, czyli Maciej Munek. Ten sam, który w tym sezonie był mistrzem serii GP1. W serii GP2 zawodnicy używają identycznych bolidów. GP2 14 jest to wariacja od bolidu Dallara GP2 11. Zmiany w szerokości przedniego i tylnego skrzydła. No i też się nas podstawowy różni to fakt, że mamy nierzeczywiste zespoły, zespoły autorskie można by tak. Mamy odliczanie do startu wyścigu. Będzie okrążenie formujące. Okrążeń. Właśnie niektórzy kierowcy obawiali się, czy jest sens okrążenia formującego na tak długim torze. Zwolnimy z Cirque du Ressart. To jest ponad 13,6 km. Czas okrążeń to jest około 3 minuty 23. To są czasy okrążeń. Trenie 23,5, tak. Wynik średnio dobry. Kwalifikacji. Na liście startowej mamy kierowców 16. Jest mniej niż kwalifikacjach, które też były transportowane. Wtedy pojawiło nam się 18 kierowców na serwerze. Zgłosiło się jeszcze, ale pojawiło się na serwerze. No właśnie, widzimy, kierowcy ruszyli do okrążenia formującego. Teraz opowiedzieć o liście startowej i o zespołach. Ta linia to jest Mateusz Bogusz i zespół OAK GP2. Panie OAK Heineken, OAK Racing. Mateusz Bogusz to jest zawodnik, który trzykrotnym mistrzem serii GT zalicza gościnne występy w serii GP2. Drugie miejsce to Paweł Andrzejewski, zespół Alpeum GP2 Racing Team. Następnie mamy Łukasza Sińskiego, też kierowca, może niektórym znanym, startów w F1.
W czwartej pozycji startuje Marcel Pawlicki, czyli właśnie ten zawodnik, o którym mówiliśmy, że walczy o tytuł. Są przedstawiciele zespołu DFB Renault, który już zdobył tytuł w klasyfikacji połowej. W piątym miejscu jest to Mateusz Kasiński, zespół Huawei Racing Team. Następnie w szóstej pozycji Cezary Coach, Audi Sport. Siódma pozycja to szef DFB Renault. My też zalicza gościnne występy Dawid Kuszel. Potem poopowiadamy na temat przyszłości zawodnika. Miejsce to Dawid Płonka z Lotus Racing Team. Piąte miejsce Krzysztof Wieczykolan, drugi zawodnik Audi Sport. Piąte miejsce jest to Petronas GP Grand Prix. Następnie mamy Krespina Słowickiego z 11 pozycji, zawodnik Lotus Racing Team. W 12 pozycji będzie startował do tego wyścigu Szymon Kargol, Force India GP2 Team. Następny miejsce startowe to Damian Wolkiewicz, Petronas Grand Prix. 14 miejsce Max Plus z zespołu Hunigan Racing Division GP2. 15 startuje Maciej Paruch, HRT. 16 Bartłomiej Nowak z zespołu Scuderia Ferrari Marlboro. Zawodnicy reprezentują autorskie szefów DFB Renault, też bazujące na teamach wielu różnych serii wyścigowych. Na przykład właśnie mamy Audi Sport czy też Alpeum. Mamy jeszcze GP2 dwa zespoły kierowców, nie zobaczymy dzisiaj. Virgin Racing Team oraz Tauron Honda Team GP2. Kierowcy są obecnie. Masu kierowców na serwerze. Pytanie, kto nam wysiadł? Wyszedł nam Krispin Słomiński. No niestety. Zawodnicy w tym momencie są już za zakrętem. Arnasz w uważającej większości. Dają się do zakrętów Porsche. Jeżeli chodzi jeszcze o mistrzów serii 2, to właśnie mówiliśmy po kolei. W sezonie 1-2011 był to Kamil Majnusz. W sezonie 2-2011 i 2-2012 był to Szymon Prokopczak. W 2013 roku mistrzem GP2 był Maciej Młynek. W sezonie 1-2014 mistrzem był Sebastian Cygler. A w minionym sezonie 2-2014 Łukasz Jasiński. Kierowcy stawiają się na polach startowych. Widzimy Mateusza Kaczyńskiego, tam obok jest Cezary Coach. Właśnie też niektórzy kierowcy mają obawy o to, że bolidy są ustawiane bardzo blisko siebie. Duża ilość kierowców startuje na polach twardych. Wszyscy kierowcy startują na polach twardych, prawda? Ponieważ w serii GP2 nie ma wymogu, aby startować, aby zmieniać opony i już ruszyli. Przepraszam, nie zauważyłem, tak się zagapiłem. Mateusz Bogusz na pierwszej pozycji. Marcel Pawlicki skoczył nam na trzecie miejsce i jest to dla niego bardzo dobra informacja. O, tutaj, oj, tutaj nam Cezary Kocz, oj, wyleciał nam trochę w powietrze. Padł nam na... A to będzie szóste miejsce, ponieważ zaraz wyprzedzi go Mateusz Kaczyński. Tak jest.
No, bardzo nieudany start dla zawodnika Audi walczącego o tytuł. A tylko DFR Renault może się cieszyć. Mateusz Bogusz, Paweł Andrzejewski, Marcel Pawiński, Łukasz Jasiński, Mateusz Kaczyński. To jest pierwsza piątka. Tutaj widzimy Marcel... Mateusz Bogusz może zaraz stracić pozycję na rzecz Pawła Andrzejewskiego. Tak, jesteśmy już na tej głównej prostej, ogromnej prostej. Teraz jesteśmy właśnie... Tykanie Forza Motorsport. Przechodzimy na prostą Lezinie od E. To kierowców może korzystać z tunelu aerodynamicznego. Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie. Będzie bez startu. Wszyscy kierowcy bezpiecznie wystartowali. Kierowcy są na torze. Znaczy się nie ma Crespina Sumińskiego, który prawdopodobnie jakiś problem z serwerem miało. No i tutaj widzimy, będą się zawodnicy wymieniać, tam widzimy Cezar, jest trzech kierowców. Tutaj jest walka Łukasza Jasińskiego z Marcelem Pawińskim. Tam czai się stary coach. Zrobić 8 punktów, czyli w najlepszym wypadku musi wygrać ten wyścig, a Marcel Pawiński musi dojechać nie lepiej niż na czwartej pozycji. Będziemy liczyć w topowym wyścigu. Jest pochmurno, jak Państwo widzą, ale właśnie nie zapowiada się na deszcz. Tutaj prowadząca dwójka odjechała, Paweł Andrzejewski, Mateusz Bogusz. A dalej mamy dwóch pretendentów do tytułu, Marcela Pawińskiego i Cezarego Kołcza. Mam nadzieję, że skończy się bez jakichś przygód. Tam widzę, że bardziej Łukasz Jasiński dać. Dobrą pozycję. Niż Cezary będzie jechał po trzecią. Chociaż teraz właśnie widzimy tam z tyłu zawodnik Audi. Jest dosyć, jest blisko odległość pozwalająca na atak. Oj, tutaj jechał na pobocze i może na tym skorzystać Łukasz Jasiński jadący za nim. Także jest tam Dawid Kuszel. Ale on traci trochę dystansu już. Ponad sekundę. Pierwsze z 9 okrążeń już za nami. Paweł Andrzejewski prowadzi przed Mateuszem Boguszem, Marcelem Pawińskim, Cezarym Kołczem. Potem jest Łukasz Jasiński, 6 jest Dawid Kuszel, 7 Mateusz Kaczyński, 8 Max Prus, 9 Krzysztof Jaciekolan, Maciej Żmudziński, 10. No i tutaj zaraz Mateusz Bogusz pewno będzie próbował zaatakować pierwszą pozycję. Tykanie Forzy. Jak będą się ciągnąć do mety. Akurat i Paweł Andrzejewski, Mateusz Bogusz dołączyli pod koniec tego sezonu. Oni się nie liczą, ale co najwyżej mogą pomóc swoim zespołom. Odbyciu punktów, ale też wydaje mi się, że za wiele one nie dadzą. Jest przewaga kości na korzyść Pawła Andrzejewskiego, też później zahamował. Ale teraz trochę szeroko i może na tym skorzystać Mateusz Bogusz. Chyba to zrobi. Teraz zejdziemy po jednego z najwolniejszych punktów na tym. No co, bądź co nie bądź bardzo szybkim torze. Czyli... Tam z tyłu jest walka Łukasza Jasińskiego
Teren kończy, właśnie to widzimy i... Koło Nikoła Racing jest na czwartej pozycji. Wydaje mi się, że ten obrazek, czyli Paweł Andrzejewski, Mateusz Bogusz, zmieniający się na pozycji lidera, będzie nam się pojawiał dosyć często. Z Mateuszem Kaczyńskim, tam Dawid Kuszel wyjechał poza tor. Tak jest, stracił pozycję. Sprawca klasyfikacji generalnej, czyli Aleksy Majmusz. Ale on ma przewagę dosyć dużą. Koniecznie najbliższy za nim, czyli Piotr Gałkowski. Po pierwsze też nie jedzie. Po drugie jego strata to jest 28 punktów, a za wygraną można zdobyć tylko 15. No, trójka jest ukształtowana, jest wiadomo. I wiadomo jeszcze, kto będzie tym pierwszym. Też wszystko wskazuje na Marcela Pawlińskiego w tym momencie. Właśnie z Cezarem Kołczem, piąte miejsce. No, nie jest to satysfakcjonujący wynik. Dlatego zawodnika bardzo doświadczonego. Także w serii 1. Przede wszystkim. Przepraszam. Ktoś Paweł Andrzejewski jadł na początku sezonu. Wygrał na dwa wyścigi. Ale potem robił sobie małą przerwę. No tak, to będzie miał najwięcej zwycięstw. Nie, to będzie miał. Będzie miał najwięcej. Najwięcej miał Piotr Gąbkowski. 4. Nie ma znany. Marcel Pawliński ma 2 wygrane. Tylko ci jedną. Mateusz Kaczyński ma jeszcze 2. Mateusz Dąbrowski mają wygraną. Nami. Właśnie Paweł Andrzej jest na początku sezonu, nie wygrane. Tak widzimy, Mateusz Bogusz przymierza się do Pawła Andrzejewskiego. Uwaga, to już jest ponad 5 sekund. Ale nie ma co się dziwić, nawzajem sobie dają tuner aerodynamiczny. Powodują, że jadą szybciej. Mają problem, żeby się spędzić. Ten dobre czasy okrążeń. Teraz widzimy, Dawid Kuszel skoczy nam na 6. pozycję. Teraz widzimy dalej walkę o pierwszą pozycję, chociaż... To raczej nie jest walka. Tutaj widzimy walkę o 3. miejsce, Łukasz Jasiński. Oj, stracił kontrolę nad pojazdem. Tak kręci myślał. Tam był jakiś kontakt z Marcelem Pawlińskim? Chyba nie. To mi nie było widać. To tutaj za chwilę Mateusz Bogusz powinien wyjść na prowadzenie, albo nie. To jeszcze nie. Widzimy dwójką walczącą o tytuł, dwójką liderów klasyfikacji generalnej. Wracamy. No właśnie. Będzie ataku, a jednak był. Właśnie Siński nie stracił aż tak bardzo dużo dystansu. Można było się spodziewać. Jest atak na 3. pozycję Cezarego Kołcza. To był manewr nieudany. No, trzeba przyznać, że obaj kierowcy mieli czasem w tym sezonie trochę pecha. Zwłaszcza Cezary był znany z tego, że bardzo często... Oj, no. Takie popychanie to jest przepisany manewr, no nie wiem. Nawet wątpić.
Właśnie, Cezary był znany w stanie jazdy bezprecedensowej. Krotnie sobie urywał skrzydło w pitlane. Jak dobre rezultaty pozwoliły mu na to, że jest jeszcze w stanie walczyć o tytuł. Chociaż się on oddala, to dosyć dużymi krokami. Jesteśmy na czwartym okrążeniu. Błąd przy kanie zakrętek Dunlopa. Łukasz Jesiński wraca na czwartą pozycję. Mamy tutaj walkę o szóste miejsce. Dawid Kuszel i Mateusz Kaczyński, to też taka dwójka jadąca od pewnego czasu. Tutaj widzimy, Cezary Kocz korzysta z możliwości tunelu aerodynamicznego Polidu OAK Racing. Tak, strata do Marcela Pawieckiego to jest ponad sekunda. Uda dogonić, tutaj mamy Mateusza Kaczyńskiego. Ale się nie udało. Teraz mamy walkę o dziewiąte miejsce. To jest Damian Wolkiewicz, Max Plus. Oj, tutaj nam ktoś ściął szykanę. Kto to był? Dawid Błąka. Oj, to było bez kontaktu, tak. No, Cargo tymczasem był w boksie. Biorąc pod uwagę to, że wszyscy startowali na oponach twardych i wydaje się, że te opony powinny spokojnie starczyć do końca wyścigu, bo oznacza to, że miał jakiś problem. A tutaj widzimy właśnie, co daje tunel aerodynamiczny. No. Teraz obaj kierowcy zbliżyli się do Marcela Pawieckiego. Ale czy Łukaszowi będzie... No na pewno będzie zależało na dobrej pozycji. To właśnie widzimy, atakuje Marcela Pawieckiego. Na dohamowanie do Indianapolis. No ale pięknie się wybroni Marcel Pawiecki, no a korzysta z nad tym Cezary Kocz. Na dohamowaniu do Arnasz. Ale no nie skorzystał. Nadal na piątej pozycji. Pierwszy czas okrążenia to oczywiście Mateusz Bogusz 3:28.881. A my dalej widzimy Mateusza Kaczyńskiego, który stara się wyprzedzić Dawida Kuszel. Wracamy do walki o... No, o mistrzostwo, chociaż to coś da... poza satysfakcją, jeżeli Tarek dojedzie dzisiaj przed Marcelem Pamińskim. No nie wiem. Wiemy natomiast, że Mateusz Bogusz. Kolejne najszybsze okrążenie. Mamy 3:28.356. Poszedł bez ataku także tutaj w tej dwójce. Dosyć defensywna jazda w wykonaniu Dawida Kuszel. Wracamy do trójki. Na pozycjach od trzeciej do piątej widzimy Marcel Pawiński trochę skorzysta na tym, że stary Kocz nie udolnie próbuje się dobrać do Łukasza Jesińskiego i go wyprzedzić. Ale może... Hugo, widzimy teraz, że obaj korzystają z tunelu. Dogonają Pawła Andrzejewskiego, który bez tego tunelu Mateusza Bogusza... Chociaż wydaje mi się, że tam musiał popełnić jakiś błąd, ponieważ ta strata urosła do niebotycznych 8 sekund, a na następnym okrążeniu Mateusz był szybszy od Pawła o ponad sekundę. Tam musiał być jakiś problem.
Zaś mnie trąci coś. Dalej obserwuję walkę o proste miejsce. Tam nie padło? Dalej, stary dwójka. I Marcel Pawiński będzie przymierzał się do drugiego miejsca. Ale nie są to w zakręcie Arnaż. Myślałem. Zakręty mamy na tym dobre, według oficjalnych danych. Mamy Marcela Pawińskiego na drugiej pozycji. Ale nie wydaje mi się, aby był w stanie dogonić Mateusza Bogusza. Też teraz Paweł Andrzejewski będzie próbował się odegrać. Zda się. Zakręt Indianapolis. Teraz właśnie w to Arnasz, o którym mówię. Teraz może powiedzieć, że mam czwórkę kierowców jadących bardzo blisko siebie. No i każdy z nich może w najbliższym czasie wskoczyć na drugą pozycję. Robi to Paweł Andrzejewski, ale czy musi... Oj, tutaj wypychany Marcin Pawiński. Ponad na czwartą pozycję. Państwuje Cezary Kocz, ale... Jak widzimy, nie skorzystał. Tu na Cargol tymczasem w boksach. Właśnie bolid zespołu Force India. Bez koła. No biorąc pod uwagę, że to jest jedyny zawodnik w pit lane, przypomnę, że być może no, to był jego wypadek. O, bo on stracił kontrolę. A my jesteśmy już na szóstym okrążeniu. Mateusz Bogusz, Paweł Andrzejewski, Łukasz Jasiński, Marcel Pawiński, Cezary Kołcz, Dawid Kuszel, Mateusz Kaczyński, Krzysztof Pieczykolan, Damian Wolkiewicz i Dawid Płonka. Tak prezentuje się pierwsza dziesiątka. A celem Pawińskim. O, a tutaj widzimy Mateusz Kaczyński jednak znalazł sposób na zawodnika DFP Renault. Dosyć odważny mamy, ale najważniejsze, że udany i nie skończył się kolizją. No i widzimy, stary coach traci trochę dystansu, ale dystansu nie traci Łukasz Jasiński i będzie atak. Jesteśmy na dojeździe do szykany Polcy, tak. Ej, jednak się udało wybronić. Informacja, że Szymon Cargol był w boksach, dlatego że coś sobie uszkodził, tylko dlatego że dostał karę stop and go. Prawdopodobnie zacięcie zakrętów na prostej start meta, ponieważ sam mówi, że nie ma pasaku. Czasem Łukasz Jasiński już jest na drugiej pozycji. Ale Paweł Andrzejewski jest bardzo blisko. Zobaczymy. Mamy 2010 na torze Circuit des Arts. Oj! Zahamowanie i chyba przyblokował. Tak jest. Chociaż teraz Łukasz Jasiński może wyjść na drugą pozycję. Tam jest Marcel Pawiński. Czeka na bieg wydarzeń. Oj! Wyjechał dosyć szeroko. Ale i tak za wiele nie stracił ani dystansu, ani pozycji, ponieważ Cezary Kołcz jest tam daleko z tyłu. O, i właśnie, Łukasz Jasiński spadł na czwarte miejsce. Teraz jest właśnie Szymon prawdopodobnie dostał parę stop and go, zacięcie zakrętów na prostej start meta. Nie widzieliśmy tego. No mówi, że nie dostał tego za palce, bo startu nie ma. Dziwnie.
A tymczasem w tej czwórce walczącej drugą pozycję porobiły nam się dwójki. Łukasz Jasiński. Przepraszam, Łukasz Jasiński, Cezary Kosz jest ta druga dwójka. Pierwsza dwójka to jest Paweł Andrzejewski. Marcel Kamiński tam wyjechał szeroko, załonik ART. Ale czy lider plastikacji generalnej bym skorzystał? No właśnie nie. Cezary Kosz dosyć wcześnie hamuje. Oj, tutaj dalszy ciąg walki. Na szóste miejsce Mateusz Kaczyński i Dawid Kuszel. Ponownie wyszedł zwycięsko z tego załonik HRT. Tam już dwóch kierowców, bo nie jedzie także Damian Borkiewicz. A jesteśmy na siódmym okrążeniu. 6 z 9. Już za nami. A na czele Mateusz Bugusz. 11 sekund przed Pawłem Andrzejewskim i Marcelem Pawińskim. To jest pierwsza trójka. A dalej jest Łukasz Jasiński, Cezary Kołcz. Na ostatnim okrążeniu najszybszy z tej czwórki był Marcel Pawiński. To właśnie z nim jedziemy. A tak przykanie chodzi, to jest... Plany jest na ataki. W tej grupie, którą obserwujemy, dłuższy czas już. Tak to wszystko się skończyło, czyli Marcel Pawiński dojechałby przed Cezarem Kołczem. To oznaczałoby, że w tym sezonie zgarnia wszystko zespół DFP. Ponieważ, no właśnie widzimy, Marcel jest zawodnikiem zespół DFP, a są zespół DFP Renault. Pewnie taką przewagę na drugim zespołem Audi Sport, że już dzień temu na Monty zdobył, zapewnił sobie tytuł. Widzimy, jest ta trójka pościgowa. Trójka walcząca drugie miejsce, no nie pościgowa, ponieważ nie gonią na pierwsze. Wolniejsi. Ale bez zmian. Paweł Andrzejewski, Marcel Pawiński, Łukasz Jaśkiński. Tak wygląda kolejność na miejscach od drugiego do czwartego. A Cezary Kołcz traci dystans. Bardzo zrezygnowany. Slovakia Ring. Tam to się dosyć dużo działo. Ale możecie Państwo obejrzeć rejestr. O tym przekonać. Łukasz Jasiński został chyba lekko wypchnięty. Panie. Ale jakiejś znaczącej straty odległości nie ma. Jest się na czwartej pozycji. No, widzimy. Stary coach już chyba nie ma większych szans na dogonienie tej drugiej. No chyba, że coś nadspodziewanego się wydarzy. Jak właśnie coś takiego, jak Paweł Andrzejewski tracący kontrolę nad swoim pojazdem. Na szeroki wyjazd. Oj, tutaj kolejny wyjazd. Oj! Stary coach tam także jeszcze szerzej wyjechał. To na polach twardy, więc wydaje mi się, aby były jakieś problemy z przyczepnością. No, ale może jednak. No to już było już najszybsze okrążenie wyścigu. 3 minuty 28 sekund. 15 tysięcznych. No, panel reklamowy, jak mnie chciał padać. Ale Lifetime pokazuje, że jest pochmurno. Ale nie ma opadów. Też może kto wie. Kiedy to się wszystko... Marcy Pawiński ponownie
bardzo blisko Pawła Andrzejczyka. Scenariusz powtarzany wielokrotnie. Puszczę go na dohamowanie do szykany korcy. No i potem na prostej lewej nogie. To dochodzi go. No i właśnie chyba czeka na jakiś błąd. Czeka na moment, kiedy wyjedzie za szeroko. I będzie mógł się znaleźć spokojnie na drugiej pozycji. Proszę zobaczyć, jak praktycznie jest jeden bolid. Ana, myślę. Ale dosyć spokojnie, tam mu dali Mateusz Kocianek. On traci 4 sekundy do szarego coacha. A tutaj widzimy, no manewry mieliśmy z nas, tylko tworzy na siebie linię. Jest atak na dohamowaniu do zakrętu muszę. Ale wybronił się Tony Alpin. A skorzystać może zaraz na tym Kasiusiński. Charakterystyczny kas, charakterystyczną flagą. Sekund przewagi. Powiem, że jest im. Dla niego ten wyścig może być dobrym treningiem przed nadchodzącym wyścigiem półgodzinnym serii GT. Zapraszam oczywiście. Bardzo serdecznie. A tymczasem Marcel Koniński. O! Zaraz w innej części toru, ale też dojeżdża blisko. Tylko dojść za blisko. Jesteśmy w zakrętach Porsche. Tutaj wszyscy czekają na jakiś błąd swojego pala. No właśnie na przykład na coś takiego, jak Kasia Sieński. Ale akurat na ten błąd to nie... Dać. Najbliższy zawodnik Cezary Kołcz jest... Oj, bardzo daleko. Bardzo daleko. To już jest 7 sekund. Kompletnie nie ma tempa. A my jesteśmy już na ostatnim okrążeniu. Mateusz Bogusz pierwszy, dalej Paweł Andrzejewski, Marcel Pawlicki i Łukasz Jasiński. Tą grupkę tych trzech kierowców. Na ekranach bardzo długo, praktycznie od początku wyścigu. No i zobaczymy, jak to się skończy. Tor jest długi. Pasa wyprzedzania jest dużo. O, no widzimy tutaj już wcześniej połowę jakiegoś manewru. Czasem mamy zmianę na piątej pozycji. Mateusz Kaczyński przejdzie Cezarego Kołcza. O, czyli... Jest tam jakiś problem, gdzie po prostu nie ma tempa. Teraz widzimy, odegrał się. Ale wracamy do walki o... miejsce drugie. Jak to Mateusz Kaczyński z Cezarym Kołczem się wymieniają? Starają się wyprzeć. Kaczyński stara się wyprzeć ponownie starego Kołcza. Jesteśmy już za... Już jest za szykaną. Jesteśmy właśnie, wjeżdżamy w zakręt. Szykanę muszlają. Oj, Łukasz Jasiński. Chyba uderzył jeden z bolidów i stracił kontrolę. Ale... Poza tym się nie stało, chyba na nie wspomnieliśmy. Traci pozycję na rzecz zawodników z nami, a za nim. Właśnie widzimy, Cezary Kołcz teraz będzie próbował go atakować. No właśnie, i teraz Cezary Kołcz chyba powinien liczyć na to, że dojedzie. Czwarty. Przede wszystkim powinien iść na to, że... No nie życzymy nikomu. Widzimy Mateusz Bogusz. Już zbliża się powoli do mety. Jest za zakrętem Indianapoli. Tak. Chodzi Barnasz.
Przyjmij nikomu, ale pewno Cezary Kocz teraz pan na szóstym miejscu nawet. Możesz już praktycznie pożegnać z tytułem, chyba że Marcelowi coś się stanie, oczywiście nie chcemy tego. Aby walko tytuł przy okolicznościach. A my tymczasem jedziemy ze zwycięstwą tego wyścigu. Pierwsze zwycięstwo w karierze dla Mateusza Bogusza Defan Online poza serią GT. Już nam stanie szykany. I na prostej startowej jest Mateusz Bogusz, zwycięzcą wyścigu GP2 na Circuit de la Sarthe. Teraz pytanie, kto wjedzie na metę drugi? Paweł Andrzejewski czy Marcel Pawiński? Jest Paweł Andrzejewski, czyli Paweł Andrzejewski drugi, Marcel Pawiński trzeci. No i tym samym mamy nowego mistrza GP2 i jest nim Marcel Pawiński. Czwarty powinien dojechać Łukasz Jasiński i tak to się dzieje. Stary coach dojeżdża piąty. Chyba. Dojeżdża Mateusz Kaczyński. Tak, wszystko pokazuje, że jest taka kolejność. Dawid Płonka, siódmy, Dawid Puszczak, ósmy. Weźmy pozycję. Jeszcze jedną, na rzecz Lotus Racing Team. Dziewiąty powinien dojechać Krzysztof Pieczykolan. I dojechał już do mety. Ostatni punkt, Max Plus. Z Maciejem Paruchem. No i teraz Partuminowak. To odpowiednio 12, 13 pozycja. To oni jako ostatni kończą ten wyścig dziewięciowy, okrążeniowy. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się porozmawiać. Zezwyczaj sami. O wyścigu. Ta trzynastka dojechała nam do mety. Powoli nam się zjawiają kierowcy. Mamy na razie drugiego i trzeciego kierowcę. Mamy pierwszego. Zacznijmy od Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, czy taki wieczór to ja jeszcze nie wiem. Zacznijmy od Mateusza. Pierwsza wygrana poza GT. Jak się z tym czujesz? Jak mam się z tym czuć? Fajnie! Nie było łatwo. Bolidy, samochody typu open wheel to teraz nie jest moja mocna strona, tym bardziej, że dawno takimi nie jeździłem. Jakoś to wyszło. Tor jest zdecydowanie moim ulubionym. Mieszanka doskonała niby. Jakoś... SP1. No właśnie. W początkowej fazie wyścigu wymieniałeś się pozycjami z Pawłem Andrzejewskim, ale po pewnym czasie odskoczyłeś od niego. Czy coś tam się stało, czy po prostu miałeś tak dobre tempo? Paweł popełnił błąd w zakręcie Indianapolis i od razu to wykorzystałem. Nawet nie czekałem na rozwój sytuacji. Gaz z oddechy znalazłem się przed nim i miałem wyższy docisk ustawiony w bolidzie, więc bardzo szybko odskoczyłem w trzecim sektorze i to mi pozwoliło później zachować pozycję. Właśnie, przejdziemy teraz do Pawła Andrzejewskiego. Drugie miejsce.
Właśnie tak jak wspominałem, przez pewien czas liczyły się walce o pierwszą pozycję, a potem przeniosły się do walki, mogły stracić nawet tą pozycję na rzecz drugą pozycję na rzecz piątej pozycji, bo tam była dosyć duża grupka, ale udało ci się obronić. Jak się z tym czujesz? No znaczy, no udało się. Na pewno moim celem była walka o zwycięstwo, ponieważ po pierwszym okrążeniu byłem na prowadzeniu. I tak naprawdę chciałem, właśnie miałem taką taktykę, żeby przez te dwa długie, szybkie sektory utrzymywać pozycję lidera i jakoś odskakiwać Mateuszowi, a następnie przez trzeci sektor starać się jakoś przeblokować, bo no wiadomo, przez te bardzo długie i szybkie zakręty nie da się tak naprawdę go wyprzedzić. No ale niestety udało mu się, dlatego stwierdziłem, że w sumie nie ma sensu jechać w pojedynkę, bo zaraz dojedzie do mnie ten pociąg. Poczekałem i postanowiłem po prostu bronić tej pozycji od samego początku. Na szczęście udało się, były takie krytyczne momenty, bo w pewnym momencie popełniłem błędy i doszło prawie do obrotu w bolidu dookoła, ale na szczęście wszystko wyszło na pozytyw i jestem jak najbardziej zadowolony. Szkoda tylko, że Łukasz tam na ostatnim okrążeniu chyba popełnił błąd i wpadł na mnie, tam chyba obróciło go. W każdym razie, no, dla mnie to jest jak najbardziej pozytywny wyścig. Gratuluję także nowemu mistrzowi GP2. I mam nadzieję, że się zobaczymy w przyszłym sezonie. No właśnie, czas na Marcela Pawlińskiego. Trzecie miejsce, które zagwarantowało ci tytuł mistrzowski serii GP2. Oczywiście gratulujemy. Porozmawiamy sobie o tym sezonie. Okej. Okay. Trzecie miejsce, startowałeś z czwartej pozycji. Czy to jest pozycja, która cię zadowala? Czy może po cichu liczyłeś, że jednak uda się dojechać jako pierwszy? Jako pierwszy to nie. Bo Mateusz miał znacznie lepsze tempo, ale liczyłem, żeby ostatni wyścig skończyć na podium. Jak się czujesz z tym, że twój największy rywal, czyli Cezary Kołcz, dojechał piąty dopiero? Właśnie piąty. Jak uważasz? Miał słabe tempo. No, przez pewien czas utrzymywał się w waszej grupce, ale potem coś się stało. To tylko dlatego, że się nie hawalowaliśmy. Nie spytam się o was o najbliższy wyścig, ponieważ najbliższy wyścig to będzie nowy sezon. Tak pokrótce się spytam jeszcze Mateusza i Pawła. Czy planujecie swoją przyszłość w GP2? Czy może awans do F1? Tego to niestety ci powiedzieć nie mogę, bo sam jeszcze nie wiem, co będę robił za pół roku. Takie rzeczy to lepiej nie zapraszać. Pawle? No ja w sumie tak samo jak Mateusz, nie wiadomo co będę robił za te 4 miesiące, bo teraz zaczynam studia i tak naprawdę nie wiem, czy wyjadę z mojego domu, czy zostanę tutaj i czy w ogóle będę miał czas na to, żeby dzielić studia z jazdą taką na takim wysokim poziomie. Też taka jazda w poziomie 9-10 miejsca mi po prostu nie satysfakcjonuje, bo wiem, że stać mi na więcej. Marcelem to sobie jeszcze potem za chwilę porozmawiamy, ponieważ będzie wywiad podsezonowy z czołą trójką, a znaczy z czołą dwójką, ponieważ nie ma Cezarego Kołcza z nami. No cóż, no to pozostaje mi życzyć Tobie, Pawle i Mateuszu powodzenia w przyszłym sezonie. No i jeszcze Mateusz będzie z Mateuszem usłyszymy się w przyszłym tygodniu, także na torze Circuit de la Sarthe, UGT. Dziękuję Wam, panowie. Dziękuję również. Ja też. Dobrze, uspokoiliśmy już trochę sytuację. I na pewno był bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że Państwu się spodobało. Pokazaliśmy, że w obu seriach Open Wheel odbywają się ciekawe wyścigi. Ciekawe konferencje prasowe. To jeszcze nie koniec sezonu, ponieważ za tydzień mamy wyścig na torze na Mont w serii GT. O godzinie 18:00. Mamy dwóch nowych mistrzów. Mamy Macieja Młynka jako nowego mistrza serii 1. Mamy Marcela Pawlińskiego jako nowego mistrza serii GP2. Z bolidami zobaczymy się po wakacjach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest kilka pomysłów na to. A jak to będzie w rzeczywistości, to nikt nie wie. Ja z Państwem się żegnam, nie porozmawiając z top 3 F1. A szkoda, może następnym razem. Circuit de la Sarthe żegna Państwa Krzysztof Wośniak.
Dobranoc Państwu i do usłyszenia za tydzień.